Uważasz, że nastawienie nie ma znaczenia? Cześć, nazywam się Edyta Kwiatkowska i pracuję z zespołami m.in. nad postawą. Wyobraź sobie taką sytuację, w której masz zostawić swoje dziecko lub swojego pupila osobie, której nie znasz. Jedyne na co możesz zwrócić uwagę, to nastawienie właśnie. I z jednej strony masz osobę, która jest bardzo życzliwa, uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona, a z drugiej strony masz osobę, po której nie wiadomo, czego się spodziewać, być może nawet zacznie zaraz krzyczeć. Nastawienie to nie wszystko, ale nastawienie ma znaczenie.